Cześć, witajcie ponownie. Mamy dzisiaj podsumowanie historii o Elizeuszu. Nie ma ze mną Kuby, bo już poszedł spać. Taki był zmęczony i wykończony, że poszedł spać. Ale na pewno będzie na następnej lekcji. Natomiast my dzisiaj podsumujemy sobie to, czego się uczyliśmy przez ostatni miesiąc. Ubrałam dzisiaj mój słomkowy kapelusz, bo strasznie tęsknię za wakacjami. Chciałabym znowu pojechać nad jeziorko, poopalać się, pobudować domki z piasku. A wy za czym tęsknicie? Zatem zacznijmy od tekstu, modlitwy, a potem mojej ulubionej pieśni. Dobra, jednej z moich ulubionych pieśni w tym miesiącu. Cześć, jestem Wiktor i chciałbym wam powiedzieć tekst biblijny. Człowiek patrzy co przed oczami, Pan patrzy na serce. Pierwsza księga Samuela 16:7. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że się o nas troszczysz i że nas tak bardzo kochasz. Amen. Zobaczmy w takim razie, jakie historie mieliśmy tym razem z naszej Biblii. Co ja tutaj wyciągnę? Wiecie, co to jest? Tak, to jest nasza plansza, na której sobie przypomnimy, co się wydarzyło u Elizeusza. Pamiętacie pierwszą historię, w której go poznaliśmy? Tak, to były historie, kiedy Elizeusz pomagał Eliaszowi. Bardzo bliskie te imiona i się chyba wam troszkę myliły, tak mi się wydaje. Natomiast pierwszą historią, w której poznaliśmy już samego Elizeusza, była historia z... z rozmnożeniem oliwy. Kiedy to kobieta, która musiała spłacić dług, nie wiedziała, co zrobić i Elizeusz poradził jej, pamiętacie co? Żeby zebrała wszystkie naczynia po swoich sąsiadach i napełniła je oliwą, a potem ją sprzedała. Był to taki niesamowity cud. Kolejne przygody Elizeusza dotyczyły... Zobaczmy, co jest w Biblii. Mamy tutaj małego chłopczyka, który zachorował. Był synem małżeństwa, do którego często Elizeusz przyjeżdżał i się u nich zatrzymywał. Chłopiec niestety, ale umarł i Elizeusz pomógł mu wrócić do zdrowia. Pamiętacie tą historię? Jak on to zrobił? Kolejna przygoda Elizeusza, w której go poznaliśmy, dotyczyła jedzenia. Czy już sobie przypominacie, jaka to była historia, w której Elizeusz wystąpił? Co takiego dorzucił do potrawy,
która była niesmaczna i trująca, jego sługa ugotował zupę dla uczniów w szkole i była okropna. No i Elizeusz uratował ją. Pamiętacie, co wsypał do tej zupy? Co to było? Następna historia, w której poznaliśmy Elizeusza, to historia z zatopioną... Z zatopioną siekierą. Pamiętacie? Opowiadał to nasz dobry kolega, wujek Dawid. Pamiętacie, jak niesamowicie opowiedział całą historię? Taka siekiera służyła uczniom do wycinki drzewa. Miało służyć na powiększenie szkoły prorockiej. Ale niestety jeden chłopiec stracił tą górną część, tą wpadła mu do wody. Różne rzeczy wpadają do wody. Ciocia Emanuela i Gosia przygotowały dla Was eksperyment. Zobaczcie. Cześć! Witajcie dzieci. Chcielibyśmy dzisiaj przeprowadzić z Wami eksperyment. Do tego eksperymentu potrzebujecie przeźroczyste naczynie, potrzebujecie wodę i różne przedmioty, które charakteryzują się lekkością albo ciężkością. Proszę, Dawidku, nalej sobie wodę do miseczki. Wspaniale. A teraz proszę Was, żebyście sprawdzili. Każde dziecko dostanie dwa przedmioty. Proszę. 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 Sprawdźcie. Najpierw proszę włożyć kartkę do wody. Kartkę. Ja. O, zobaczcie, unosi się na wodzie. Następnie łyżeczkę. Następnie łyżeczkę, Dawidku. Włóż łyżeczkę do wody. Mhm. O, spadło na sam dół. Samuelku, czy możesz rzucić autko do wody? O, spadło na samo dno. Piłeczka unosi się. Klucz też spadł na dno. A taka styropianowa piłeczka też się unosi na wodzie. Zobaczcie, dotknijcie tych przedmiotów. Który z tych przedmiotów, Samuelku, jest ciężki? A który jest lekki? Sprawdź. Te są lekkie, prawda? A te przedmioty, które upadły na samo dno, są ciężkie. Samuelku, podobał Ci się eksperyment? Tak. Czy możesz pokazać dzieciom, które przedmioty są lekkie i nie spadły na dno? Kartka, bardzo dobrze. Czy jeszcze jakiś przedmiot jest lekki? Piłeczka i styropianowa kulka. A ciężkimi przedmiotami okazało się autko, łyżeczka i klucz. Do eksperymentu potrzebujemy dwa magnesy, miskę z wodą i jakiś płyn ciemny zabarwiający. Czy możesz, Samuelku, wlać ten ciemny płyn do wody? Wow, popatrzcie, co się stało. Nie widać, co jest na dnie, prawda? I co, Samciu, teraz zrobimy? Chciałbyś odzyskać tą monetę? Może Ci pomogę. Bez wkładania ręki. Popatrz. Wyskoczyła sama z wody. Proszę bardzo, dla Ciebie. Cieszysz się, że odnaleźliśmy tą zaginioną monetę? Czy, Samuelku, bez tego magnesu moglibyśmy wyciągnąć tą monetę? Nie, magnes nam pomógł, prawda? I Wy, dzieci, pamiętajcie, że my też możemy pomagać innym w drobnych rzeczach. Tak, dokładnie tak. Jeżeli tylko jest coś, co możemy zrobić dla innych, żeby im pomóc, powinniśmy to robić. Uczyliśmy się wtedy na tej lekcji też pięknego tekstu. Przypomnijmy go sobie. Jedni drugim suszcie w miłości. Galacjan 5:13. No i moi drodzy, ostatnia historia z Elizeuszem, w której to
co takiego się wydarzyło? Zobaczmy tym razem. O, co tutaj mam? Tutaj mamy ognisty płomień. O! Historia była niesamowita, bo armia otoczyła miasto, w którym był Elizeusz razem ze swoim sługą. On był strasznie wystraszony, bo widział tylko armię. A pamiętacie, co widział Elizeusz? Rydwany ogniste i Bożą armię, która chroniła miasto. To musiało być niesamowite. Moi drodzy, tak właśnie wyglądała historia Elizeusza. Cud z oliwą, zmartwychwstanie chłopca, ta trująca potrawa, która stała się jednak pyszną zupą, zatopiona siekiera i rydwany ogniste. Takie niesamowite przygody oraz inne znajdziecie w Biblii. Gorąco, gorąco, gorąco Was zachęcam do tego, żebyście ją czytali, bo są tam naprawdę niesamowite rzeczy. A przede wszystkim Biblia mówi nam, jak bardzo Pan Bóg nas kocha i że oddał swoje życie za nas, żebyśmy my mogli żyć. I moi drodzy, chciałabym Was z tym zostawić na dzisiaj, z tym przesłaniem, żeby sięgać do Biblii jak często tylko się da i uczyć się na pamięć tekstów, bo one pomagają bardzo często i dodają otuchy. A ja zostawię Was teraz z kolejną moją ulubioną pieśnią z tego miesiąca.
A wiecie, co Wam jeszcze powiem? W następnym tygodniu zaczynamy kolejny temat. To już nie będzie ani Elizeusz, ani Eliasz, ani Samuel. Będzie to niesamowity bohater i super fajna historia. Do zobaczenia za tydzień. Jeżeli ktoś chce się ze mną spotkać, to zapraszam na 18 w środę. Napiszcie na maila w opisie filmiku. A Wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej lekcji, która była przygotowana na podstawie Biblii oraz materiału Gracelink. Serdecznie Was pozdrawiam. Pa! Kłaniam się nisko.